się tym, żeby znaleźć właściciela, zna, nie mówi rzeczy nieprawdziwe i uważają to za konsystencję sytuacji polityki. Tak nie jest. Polityka no to jest czynienie czegoś dobrego na rzecz społeczeństwa, na rzecz dobra wspólnego. A nie zagospodarowanie, że to jest, że SLD mówi prawie tak samo, jak PiS mówi prawie tak samo, jak SLD. Nikt się z nikim nie pogryzł, nikt nie lubił mu zaśpłatą kredytu. I ta rozmowa jakaś taka spokojna była. No niech ten spokój Państwa zaznaczy na czas weekendu. W naszym dzienniku reportaż z wyjątkowej szkoły w Biłgorajmie, która kształci młodych leśników i myśliwych. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Z mikrofonie Krzysztof Świątek. Witam serdecznie gości debaty dnia. Łukasz Marzecha, Tygodnik do Rzeczy i Polskie Radio 24. Oczywiście Andrzej Potocki z Sieci Prawdy i w Polityce. Redaktor naczelny portalu Jagielloński 24.pl i wystarczy. O, proszę, no i to takie chwała. Myślałem, że też jakieś uzupełnienie będzie, ale to dobrze. Panowie, no czy nas zaskoczyła, czy nie zaskoczyła pani prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzata Gersdorf, która zdecydowała, że na 27 kwietnia zwołuje posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Była ponaglana, były pisma, było nieformalne spotkanie zwołane przez sędziego Wiesława Johana, przedstawiciela prezydenta w Krajowej Radzie Sądownictwa. Po tym był właśnie ten monit. No a teraz pani, a jeszcze była przecież ustawa, która teraz już dała możliwość tego, żeby najstarszy wiekiem członek Krajowej Rady Sądownictwa zwołał niejako w zastępstwie pani pierwszej prezes to posiedzenie. No ale ona teraz zdecydowała, że jednak chce je zwołać. Argumentowała tym, że no, to jest jej obowiązek nałożony przez ustawę. Funkcja z drugiej strony nie pozwala na gesty nieposłuszeństwa obywatelskiego i nie mówiła, że miała do wyboru dymisję lub zwołanie tego posiedzenia. Czyli była rozważana przez nią, było rozważane było nieposłuszeństwo obywatelskie. Czy to jest jakiś przełom, czy po prostu pani prezes wolała uprzedzić innego członka, prawdopodobnie chodzi o sędziego Johana, bo to on pewnie zwołałby w jej zastępstwie. Myślę, że po pierwsze nie możemy mówić, że pani sędzia Gersdorf rozważała nieposłuszeństwo obywatelskie, no bo z tej wypowiedzi właśnie wynika, że uznaje, że w tej roli, w jakiej występuje, nieposłuszeństwo obywatelskie nie wchodzi w grę. Ale jak się przyjrzymy w ogóle roli pani sędzi Gersdorf niemalże od początku tego konfliktu, to ona jest taka, powiedziałbym, niejednoznaczna, czy trochę lawirująca. To znaczy, były sytuacje, w których pani sędzia wydawało się, że nie ma ochoty iść z obozem rządzącym na stuprocentowe zwarcie. I ja, prawdę mówiąc, spodziewałem się... Na przykład pojawiła się na zaprzysiężeniu słynne tłumaczenie, że robimy pewne rzeczy bezrefleksyjnie, takie, które weszło już do stałego języka komentowania polityki, oczywiście w tonie prześmiewczym. Natomiast ja byłem, prawdę mówiąc, przekonany, że prędzej czy później pani sędzia Gersdorf jednak to posiedzenie zwoła. Niewykluczone oczywiście, że ta ostatnia nowelizacja pozwalająca je zwołać członkowi najstarszemu wiekiem odegrała tu pewną rolę. Po prostu pani sędzia nie chciała, żeby ktoś jej tę rolę odebrał, ale też jak prześledzimy jej wcześniejsze wypowiedzi, gdzie ona właściwie już jakiś czas temu, o ile się nie mylę, może ze 2 tygodnie temu deklarowała, że tak, że ona to zrobi, że zwoła to posiedzenie i dzisiejsze wyjaśnienie, dlaczego się na to zdecydowała, ja mam takie wrażenie, że pani sędzia trochę próbuje podejmować z obozem rządzącym jakąś grę. Tutaj ona nie idzie tak na twardo, jak niektórzy inni przedstawiciele korporacji sędziowskiej, no, zwłaszcza ci skupieni w Stowarzyszeniu Justitia, bo to jest chyba takie najbardziej, najtwardsze jądro oporu. No, pytanie oczywiście, co na to obóz rządzący, czy tutaj widzi w pani sędzi jakiegoś sojusznika w pewnej sytuacji, czy też nie ma do niej zaufania, ale faktem jest, że to jest pewnego rodzaju zwycięstwo obozu rządzącego w tej właśnie sprawie. Sędzia Żurek powiedział, że to rozumie ten smutny obowiązek pani profesor Gersdorf, ale on postąpiłby inaczej. Tutaj w nawiązaniu do słów Łukasza Warzechy, Piotr, trudno się. Ja myślę, że to przede wszystkim problem polega na tym, że mamy dość mało poważną przepychankę wokół bardzo ważnej ustawy i konstytucyjnego ciała, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa. Przypomnijmy, że sytuacja wygląda tak, że w tej ustawie nowelizacji ustawy o KRS właśnie określono, że pierwsza prezes zwołuje pierwsze posiedzenie. Partia rządząca nie wpadła na to, że jeżeli nie ma tam określonego terminu, to
może do jakiego, do, może w jakiś sposób ta sprawa być przeciągana. Pojawiła się przecież jeszcze zanim ta nowelizacja, o której teraz rozmawiamy, która potencjalnie dawałaby przestrzeń sędziemu Johanowi do zwołania tego posiedzenia KRS. To była jeszcze jedna nowelizacja, którą wycofano bodajże po 24 godzinach czy 48 godzinach na kanwie informacji prasowych, która wskazywała jako te szefową Trybunału Konstytucyjnego, jako ten podmiot, który może zwołać posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. No ale to dość dobrze pokazuje, jak zasadniczo w Polsce się stanowi prawo, mówiąc wprost. No bo jeżeli partia rządząca, dokonując tak istotnej reformy, nie dokonuje refleksji pod tytułem, czy aby na pewno wszystko, co chcemy załatwić, uda nam się załatwić szybko, tak jak procedujemy te przepisy, a przecież słyszeliśmy o tym, że w ogóle to jest bardzo ważne, żeby ustawę o KRS bardzo szybko przeprocedować i że pan prezydent sobie robi żarty, przedłużając tę procedurę, że dlaczego tak długo czekamy, że była obietnica i tak dalej, i tak dalej. Potem się okazuje, że te projekty, mimo że była wielokrotnie szansa na to, żeby je poprawić, nie zostały poprawione, więc naprawia się kolejnymi nowelizacjami, z których się wycofuje po to, żeby jeszcze raz po kilku tygodniach złożyć inną nowelizację, która skłoni jednego z aktorów całej rozgrywki do zmiany zdania. No, nie jest to poważny proces stanowienia prawa i nie jest to rzecz, która powagi Krajowej Radzie Sądownictwa dodaje. I to jest rzecz, która jest tutaj najbardziej niepokojąca. Czyli Potocki, pytanie, czy to tak czy inaczej, bo uchwały ustawy przyjęte przez Sejm, dzisiaj procedowane w Senacie, czy na końcu po prostu nie mamy też zakończenia sporu z Komisją Europejską o praworządność, no bo Frans Timmermans deklarował, że do połowy maja ten spór mógłby zostać już wygaszony. No trudno tutaj znaleźć taką bezpośrednią korelację pomiędzy decyzją dzisiejszą sędzi Gersdorf a naszym porozumieniem z Unią. To czy korelacje mamy się też w to uchwalanie już tych ustaw? A, to tak. Jest to konsekwencja negocjacji pomiędzy Unią a władzami RP. To jest właśnie wprowadzenie tych nowelizacji tej ustawy o wymiarze sprawiedliwości, ustaw o wymiarze sprawiedliwości. No i tutaj zachodzi pytanie, czy cena, którą płacimy za ewentualny kompromis z Unią, bo to jeszcze nie jest powiedziane, że do tego, że ten spór będzie miał swój koniec, wiele na to wskazuje. Były takie terminy, żeby ten spór skończyć do 2 maja, bo wtedy w Unii będzie głosowane, w Komisji Europejskiej będzie dyskusja o budżecie. Ten termin się przesunął, ma to być połowa maja bądź też lipiec, kiedy ma nastąpić zakończenie tego sporu. Mówi się o 80% szansach na zakończenie. No w każdym razie widać z tego, że warunkiem sine qua non były właśnie te cztery punkty, te cztery ustępstwa w kwestii uchwalonych już ustaw mających zreformować wymiar sprawiedliwości. Osobiście wydaje mi się, że nie jest to zbyt wysoka cena. Jest to pewne utrudnienie, ale bardziej organizacyjne niż trafiające w istotę reformy. I można by zaryzykować stwierdzenie, że powoli z tego sporu wychodzimy. No też zachodzi oczywiście pytanie, czy robiąc te ustępstwa Polska niezbyt twardo broni swojego stanowiska i wpuszcza organy Unii Europejskiej w organizację własnego systemu sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości, co jest jak gdyby może być traktowane poniekąd jako naruszenie suwerenności. To krytykował mecenas Piotr Andrzejewski, rozmawialiśmy z nim. On uważa, że ta ingerencja jest instytucją unijną zbyt duża i to ogranicza w sposób istotny naszą suwerenność. Stąd jest krytykiem tych nowelizacji. No tak, ale my się obracamy w pewnej realnej rzeczywistości politycznej. On to tak nazwał, realpolitik. No, jesteśmy w takiej można oczywiście twierdzić, że nigdy żadnej interwencji, żadnych uzgodnień, tylko że to jest bujanie w obłokach. Jesteśmy w pewnych okolicznościach, które są dla nas uciążliwe. Ja to od samego początku tego konfliktu podkreślam, jeszcze wcześniej konfliktu o Trybunał Konstytucyjny. To dotyczy też w dużej mierze ustawy o IPN. Polska angażuje swoje zasoby dyplomatyczne w ogromnym stopniu w odkręcanie pewnych kwestii, które można było załatwić inaczej. Dlatego możemy mniej tych zasobów, które są ograniczone, poświęcić na to, co jest bardzo istotne dla nas.
Kwestia pracowników delegowanych, no o, już w zasadzie zdecydowana i to przy naszym oporze. Kwestia przyszłego budżetu, bardzo istotna. Kwestia stałego mechanizmu relokacji uchodźców gdzieś tam, jeździ cały czas, choć już na pewno nie w tej postaci, jaka była zapowiadana wcześniej, ale przede wszystkim ułożenie Unii Europejskiej na nowo po wyjściu Wielkiej Brytanii. Moim zdaniem sprawa strategicznie absolutnie najważniejsza, a tymczasem polska dyplomacja i polscy politycy muszą się od kilkunastu miesięcy zajmować ciągle odkręcaniem i tłumaczeniem, że nie ma naruszenia praworządności. O co chodzi w tej reformie sądownictwa? To jest po prostu, moim zdaniem, to jest marnowanie zasobów. Dlatego ale może równocześnie tej też budujemy sojusze, no bo ostatnio zbudowaliśmy sojusz tutaj w tej naszej części Europy, który może zaprezentuje na przyszłość przy tej okazji ataku na Polskę. Sojusze są bardzo ad hoc i myślę, że nie można tego, czy nie można twierdzić, że to jest jakaś korzyść. To jest coś zrobionego przy okazji, niejako w samoobronie. Ale niekoniecznie... Ta samoobrona ożywiła też ideę Trójmorza, która do tej pory wydawało się, że była tylko ideą papierową, a teraz zaczyna się przekładać na kolejne, na konkretne projekty infrastrukturalne. Kompletnie bym tego nie łączył. To są zupełnie osobne rzeczy, kwestia artykułu 7 i Trójmorza. Natomiast... Odrębne, no ale ta sprawa artykułu 7 być może też była związana z częścią ofensywy dyplomatycznej, a ta może się przełoży na konkretne inne dalsze projekty. No w tym sensie to stawiam. W każdym razie uważam, że zamknięcie tego sporu byłoby z ogromną korzyścią dla Polski, pewnym kosztem, to nie są ustępstwa moim zdaniem wyłącznie symboliczne, tam są też ustępstwa realne, natomiast jest nam to bardzo potrzebne i dobrze, żeby do tego doszło. I to niech nam posłuży za puentę tej sprawy, a my porozmawiamy też jeszcze o sprawie Stanisława Gawłowskiego. Od 11 trwa przesłuchanie w prokuraturze w Szczecinie. Zarzuty, o których już mowa jest zresztą od dawna, dotyczą korzyści majątkowych za ułatwienia w wygrywaniu wielomilionowych kontraktów, tak zwana afera też melioracyjna. I teraz pytanie, czy to są poważne, no, cały czas jest Stanisław Gawłowski sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej, zarzuty dotyczą okresu, kiedy był wiceministrem środowiska. Czy to jest poważna sprawa? Może zacznijmy od tej kwestii, ponieważ na przykład Grzegorz Schetyna o tym dzisiejszym przesłuchaniu mówi, że to absurd, nagonka polityczna, polowanie na posłów opozycji i dosyć tak patetycznie wskazuje, że będziemy walczyć o demokrację i wolności obywatelskie. W tym samym, można powiedzieć, zdaniu. I Piotr Rudnowski. Ja powiedziałbym, że oczywiście bardzo trudno jest nam akurat ocenić, czy to jest sprawa poważna, czy niepoważna, no bo nie znamy, mówiąc dosadnie, kwitów, które za tego typu postępowaniem stoją, tak? Dzisiaj dowiadujemy się o rzeczach zupełnie nowych, no bo dotychczas mowa była tak naprawdę o dwóch zegarkach, o których wiedzę służby miały pozyskać od osób, które mają problemy z prawem w innych obszarach i w jakiś sposób próbują się być może uwiarygadniać, czy polepszać swoją sytuację procesową, dostarczając służbom informacji, które mogłyby być dla nich z jakiegoś powodu politycznie interesujące, więc no, raczej dotychczas brzmiało to mało poważnie. Dzisiaj pojawia się druga kwestia, czyli kwestia tego mieszkania w Chorwacji, które rzekomo miało być przepisane na pasierba posła Gawłowskiego, która tak naprawdę było jego mieszkaniem, a tak jakby mamy sprzeczne informacje dotyczące tego, że część informacji, które do nas dobiegają, wskazują na to, że to był prezent tego, który od posła Gawłowskiego otrzymały te dzieci. Podobno na podstawie znalezionych dokumentów w domu Gawłowskiego postawiono zarzuty, że to jednak było jego mieszkanie. To jest dość zawiła sprawa, brzmiąca rzeczywiście poważnie, natomiast nie usłyszeliśmy jako opinia publiczna dotychczas żadnych twardych argumentów wskazujących na to, że rzeczywiście pomiędzy tymi faktami, czyli że jest jakieś mieszkanie, na które niespecjalnie pasierb posła Gawłowskiego ma papiery i historii tych zegarków, gdzie również w jakiś tam sposób podobno próbował się bronić, że między tymi wszystkimi kwestiami są realne powiązania, tak? No bo to rzeczywiście również potrafię sobie wyobrazić sytuację, w której okazałoby się, że doszło tutaj po prostu do zbiegu okoliczności, który został w niekorzystny sposób dla posła zinterpretowany. Natomiast trudno tutaj przesądzać, jak jest naprawdę. Jestem od tego jak najdalszy. Natomiast też, prawdę mówiąc, patrząc na kondycję posła Gawłowskiego, mam wrażenie, że to nie jest, prawda, Zbigniew Chlebowski na konferencji prasowej, który jest bardzo przejęty, tylko raczej i jego postawa, i postawa polityków Platformy Obywatelskiej rzeczywiście trochę tak wygląda, jakby mieli poczucie, że bronią kolegi w wygranej sprawie, a nie w przegranej. Oczywiście
I on, zobaczymy jak jest, ale wydaje mi się, że tego typu przesłanki też nie powinny być bagatelizowane, ja kiedy staramy się to analizować. Andrzejowi Potockiemu tylko dodam, że informacja sprzed chwili, zdanie posłów Platformy, należy przeprowadzić reasumpcję głosowania w sprawie zgody Sejmu na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego i do czasu rozpatrzenia tego wniosku przez Sejm zdanie posłów Platformy czynności prokuratury, takie jak zatrzymanie lub areszt, nie mogą mieć miejsca. To jest informacja sprzed chwili. Andrzej Potocki, jak patrzy na tę sprawę? Każdy broni się jak umie. Tutaj akurat mamy do czynienia z próbą reasumpcji głosowania nad zgodą przesłuchania i ewentualnego zatrzymania posła Gawłowskiego przez... Może to są wnioski z tego, że to przesłuchanie trwa już tak długo? To raczej taka typowa zabawa mecenasa Giertycha, który się zawsze lubował w takich, jeszcze jako parlamentarzysta, w takich parlamentarnych zagrywkach, więc myślę, że nie ma co zbyt poważnie się do tego wniosku. Czy mecenas Giertych podpowiedział posłom Platformy? Jestem co do tego bliski przekonany. A pan teraz w tej chwili... Dużo posłów Platformy przebywa w kancelarii mecenasa Giertycha, albowiem nie tylko poseł Gawłowski ma kłopoty. No to jedyną korzyść właściwie z tego, że istnieje tam mecenas Giertych w tej całej sprawie, to jest to, że zawiózł osobiście posła Gawłowskiego do Szczecina, dzięki czemu zaoszczędził nam, podatnikom, no niewątpliwie jakiegoś tam wydatku. Natomiast co do samej sprawy Gawłowskiego, to tutaj ciekawą historią jest to, moim zdaniem, że PiS poniekąd w swojej narracji dotyczącej aresztowania nie tylko posła Gawłowskiego, bo to się zbiegło również z rozpoczęciem sprawy Neumanna. No to w takim razie już dopowiem, dopowiem też, żeby tutaj była jasność, no bo ta sprawa z kolei Sławomira Neumanna, przewodniczącego klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, no tutaj zarzuty dotyczą przyjęcia łapówki za... Tak naprawdę za to, żeby firma... Nie ma zarzutów, przepraszam, łapówki. Tam są zarzuty przekroczenia uprawnień dla Przekroczenia uprawnień, ale mówię o tym, ale tam żadnych pieniędzy, tam też nie ma żadnej historii o tym, że Sławomir Neumann wziął za to jakiekolwiek pieniądze. Znaczy, jest 13,5 miliona złotych korzyści dla firmy, ale nie dla Sławomira Neumanna. Oprócz tego w śledztwie dziennikarskim, w materiałach, które były publikowane zarówno przez Wprost, jak i przez Fakty, pojawiała się kwota przyjętej łapówki 50 tysięcy złotych przez Sławomira Neumanna. I dodajmy tutaj, chodziło o walkę o to, żeby ta firma okulistyczna miała utrzymany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, mimo że dochodziło do podwójnego płacenia za soczewki okulistyczne z jednej strony przez NFZ, z drugiej przez... Zdaje się, że prokuratura... wydaje mi się, że prokuratura prowadzi postępowanie również pod tym kątem w związku z informacjami prasowymi, co nie znaczy oczywiście, że taki zarzut zostanie postawiony Sławomirowi Neumannowi. Na razie. Natomiast... Jeszcze ja dokończę myśl. To, że Potocki kończy, potem Łukasz Warzecha. Chciałem powiedzieć, że narracja obozu rządzącego Zjednoczonej Prawicy przez 2 lata była taka, że wyświetlamy Platformę Obywatelską jako partię aferałów. I rzeczywiście bardzo dużo czasu poświęca się w mediach na... Jest zresztą słusznie na pokazywanie tych afer, w których brała udział Platforma, ale to wszystko nie miało, że tak powiem, zakończenia. To wszystko kończyło się na rozmowach, to wszystko kończyło się na dyskusjach. Dopiero teraz widać, że zaczynają być powoli stawiane zarzuty wysokim funkcjonariuszom Platformy Obywatelskiej, wysoko postawionym członkom Platformy Obywatelskiej. I to jest jak gdyby taki znak, że zaczyna się nowy etap, czyli po prostu, jak mówił poseł Kukiz, wchodzi do akcji program Cela Plus. I teraz, jeżeli zarzuty to postawione... Nie, to zaczął pierwszy, chyba jednak Kukiz pierwszy powiedział. Adam Andruszkiewicz był wtedy, chyba jak to mówił, to był jeszcze w ugrupowaniu Kukiz. Teraz już nie jest. Nie będę się opierał. W każdym razie, jeżeli zarzuty wobec posła Gawłowskiego okażą się, sekretarza Platformy, okażą się nietrafione, no to będzie, że tak powiem, klęska wizerunkowa całego programu przedstawiania Platformy Obywatelskiej jako partii aferzystów. To jest dość poważna sprawa i dlatego mam nadzieję, że służby, czyli w tym przypadku Centralne Biuro Antykorupcyjne i prokuratura, dokładnie przemyślały tę sprawę i dowody czy poszlaki, które tam są w tych aktach, są rzeczywiście wystarczające do tego, żeby postawić Gawłowskiego przed sądem.
No i teraz jest pytanie jeszcze oczywiście o wyrok. Ja rozumiem, że przez te dwa lata, kiedy nie było specjalnie wielu wniosków do, złożonych do prokuratury i stawianych zarzutów wyższym funkcjonariuszom, wyższym członkom Platformy Obywatelskiej, no trudno było opierać się na sądach, bo były te przypadki, tak jak w Szczecinie, kiedy w sprawie afery Polickiej sąd nie aresztował, tylko od razu zwolnił za poręczeniem 10 podejrzanych. Teraz jest jak gdyby ta pierwsza próba sfinalizowania tego przed sądem. No i tutaj odpowiadając na pytanie, też jestem ciekaw, czy te zarzuty są rzeczywiście, okażą się mocne i wystarczające do tego. No i mam nadzieję, że tak. Łukasz Warzecha, jeszcze a propos sprawy Neumanna, czy bardziej Gawłowskiego? Oczywiście Andrzej Potocki ma rację, że w pewnym sensie jest to ryzykowne zagranie, bo po pierwsze Platforma Obywatelska tutaj nie odpuści. Jeżeli się okaże, że te poszlaki, te przesłanki, żeby postawić Stanisława Gawłowskiego przed sądem są zbyt słabe, no to będzie triumfować wtedy opozycja zdecydowanie. I druga rzecz, we wszystkich tych sprawach, bo przecież mamy ileś spraw, kiedy Sejm zdecydował o pozbawieniu immunitetu posłów opozycji, ja uważam, że rządzący, i to jest w ogóle generalna reguła, powinni zawsze w takich sprawach działać bardzo ostrożnie, dlatego że odbieranie immunitetu opozycji w jakiejkolwiek konfiguracji politycznej zawsze budzi pewne podejrzenie, że mamy do czynienia jednak z motywacją czysto polityczną, że to jest jakiegoś rodzaju polityczna zemsta. Ja nie przesądzam absolutnie w tych wypadkach, bo ich nie znam. Bardzo możliwe, że przesłanki są tutaj mocne i liczyłbym na to, że są mocne, jeżeli taki krok został podjęty. Ale naprawdę te sprawy powinny zawsze być oglądane na cztery strony przed podjęciem decyzji. Nie wiem, czy tak było we wszystkich tych przypadkach, o których być może jeszcze będziemy mówić. Andrzej Potocki, adwokat. Chciałem tylko powiedzieć, że pewnym papierkiem lakmusowym sprawy Gawłowskiego, skuteczności działania organów ścigania będzie niewątpliwie decyzja sądu teraz, która zapadnie najprawdopodobniej jutro, czy poseł Gawłowski zostanie aresztowany, czy nie. I jeżeli go zostanie wypuszczony za kaucją, no to znaczy, że albo sąd jest skłonny pobłażać Gawłowskiemu, albo materiały, które przygotowały, są po prostu za słabe. Do sprawy Stanisława Gawłowskiego już nie będziemy wracać, nie wrócimy jeszcze do sprawy Sławomira Neumanna, bo wydaje się, że tutaj zarzuty są chyba nawet mocniejsze i także Sławomira Neumanna obciąża chociażby była szefowa Narodowego Funduszu Zdrowia. Chciałem zacytować fragment tekstu z Faktu z listopada ubiegłego roku. Tam właśnie była mowa o tym, jak to minister Neumann, Sławomir Neumann, ówczesny wiceminister zdrowia, czy ówczesny w 2013 roku, kiedy ta sprawa zabiegów o ten kontrakt dla prywatnej spółki okulistycznej, ta sprawa się rozgrywała. Jest opisane, w jaki sposób minister Neumann o tę sprawę zabiegał i jak uchylali się urzędnicy, którzy uważali, że to ponowne zawarcie tego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i można powiedzieć ponowne dwupłacenie byłoby niezgodne z prawem. Fragment cytuję. Minister dwoi się i troi, aby klinika z powrotem otrzymała utracony kontrakt na 12 milionów złotych. W wysyłanych pismach strofuje nawet prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. I cytat z pisma. Ponownie proszę o niezwłoczne podjęcie adekwatnych i skutecznych działań w tym zakresie i poinformowanie o nich ministra zdrowia w terminie 3 dni od dnia doręczenia tego pisma, pisze Neumann do szefowej Narodowego Funduszu Zdrowia 20 grudnia 2013. Agnieszka Pachciarz nie chce zgodzić się na przywrócenie kontraktu, tłumaczy, że byłoby to złamanie prawa. Tego samego dnia traci swoje stanowisko. Dopowiedzmy, że tam dalej jeszcze jest sprawa szefa Mazowieckiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, który także chciał, wniósł pismo nawet, żeby uchylono go od procedowania tej sprawy. I tak i cały czas minister Neumann naciska, aby ta sprawa była finalizowana. Czy to sprawa jest poważniejsza niż sprawa Stanisława Gawłowskiego? Czy ta sprawa będzie obciążać konto Platformy Obywatelskiej w mocniejszy sposób? Łukasz Warzecha. No, ze wszystkich tych kwestii, o których na razie wiemy, ta wydaje mi się po pierwsze najprzejrzystsza. Najmniej tutaj jest jakichś wątpliwości czy niejasności, choć oczywiście ja to mówię z pozycji komentatora. Wiadomo, że jeżeli zabiera się za to prokuratura, jeżeli będzie później akt oskarżenia ewentualny rozpatrywał sąd, no to tam względy prawne, dowodowe to jest trochę inna rozmowa. Natomiast na poziomie komentatorskim, na poziomie pierwszego wrażenia, tak, ta sprawa wydaje mi się i klarowniejsza, i zdecydowanie poważniejsza niż sprawa Stanisława Gawłowskiego. Na ile ona jest w stanie obciążyć Platformę, trudno powiedzieć. W ogóle
Generalnie rzecz biorąc, mam wrażenie, że nawet gdyby zaczęła się seria tego typu spraw w tej chwili, to znów podział jest tak, podział polityczny jest tak mocny, również jeśli chodzi o zwolenników, czyli sympatyków PiSu i sympatyków antyPiSu, mówiąc ogólnie, że jedni będą widzieli to jako oczywiście absolutnie uzasadnione działanie, drudzy będą mówili, że to jest prześladowanie polityczne. Pytanie, jak centrum się do tego odniesie. I tutaj też możliwe są dwie odpowiedzi, bo oczywiście to może jakoś wstrząsnąć wyborcami bardziej umiarkowanymi, ale mogą też dojść do wniosku, że no przecież to było wiadomo, a dlaczego to nie było tak długo, a właściwie co nas to teraz obchodzi, my się zajmujemy już czymś zupełnie innym. Natomiast ważne jest to poza wszystkim, żeby nie było świętych krów. Politycy, jeżeli popełniają przestępstwa, to powinni po prostu trafiać przed sąd. I chyba to powinno nas prowadzić do ogólniejszej dyskusji w ogóle o zakresie działania immunitetu, bo przecież mieliśmy też przypadki. PiS 15 proponuje likwidację immunitetu. Były też przypadki, kiedy PiS nie zgodził się na uchylenie immunitetu własnym posłom, by przypomnieć sprawę Dominika Tarczyńskiego, czy nieszczęsną sprawę senatora Koguta. No tu nie było co prawda kwestii postawienia zarzutów, bo na to była zgoda, ale nie było zgody na zatrzymanie i na areszt. Więc jednak wszyscy powinni być traktowani tak samo. To powinien być początek systemowej dyskusji. Mam niestety wrażenie, że pisma średnio nie podobają się o to był bardzo dobry pretekst do tego właśnie. Piotr Trudnowski i pytanie też, czy polityk, no, który no jeszcze nie ma zarzutów tak bezpośrednio postawionych w tej chwili, czy w którym momencie powinien być może zawieszać się także w funkcjach partyjnych? No bo to jest wysoka funkcja przewodniczącego klubu parlamentarnego. Trudno mi powiedzieć, nie tak. Myślę, że to w bardzo dużym stopniu wynika z przekonania o własnej winie lub niewinności tego polityka, tak? No bo wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś naprawdę ma 100% przekonania o własnej niewinności i czuje się dosadnie wrabiany, to też jakakolwiek usunięcie się w cień zostanie w takiej politycznej interpretacji zawsze odebrane jako jakaś forma przyznania się do winy, tak? To jest bardzo trudno jest się w takich sprawach później odwojować, tak? I powiedzieć, no ale przecież pan zrezygnował i tak dalej, trudno mi to tak naprawdę oceniać. Natomiast nie ma wątpliwości co do tego, że abstrahując od konkretnej sprawy Neumana, to takie zjawisko politycznego patronatu nad biznesem, na styku państwa i właśnie działalności stricte gospodarczej, to jest w Polsce bardzo duży problem od bardzo dawna i jakby to jest to całe zjawisko, z którym mamy dzisiaj do czynienia, że ta korupcja jednak w Polsce zmieniła bardzo mocno swój wygląd. Jakby cały czas jak słyszymy o tej korupcji, to właśnie chcielibyśmy sobie wyobrazić takich dwóch gości, których jeden drugiemu daje reklamówkę na stacji benzynowej, można to sfilmować i jest po sprawie. No a tutaj rzeczywiście jakby złożenie tego typu procesów, kwestie powoływania się na wpływy, w załatwianiu spraw, no to są właśnie takie kwestie, które coraz częściej słyszymy o tym, w ostatnich miesiącach nawet, że właśnie pojawiają się tego rodzaju zarzuty z dość, powiedziałbym, wyrafinowanych mechanizmów tego rodzaju politycznego załatwiactwa w zamian za. To jest dokładnie tak samo wygląda sprawa samotrogowa, tak? Dość skomplikowany ten łańcuch przyczynowo-skutkowy i nie była to taka wulgarna korupcja, jaką opinia publiczna sobie wyobraża i to też jest powód, dla którego trudno się o tych sprawach dyskutuje, bo faktycznie trzeba mieć wgląd w papiery. Prawo i Sprawiedliwość zdecydował o zawieszeniu sprawy członka partii na funkcji oficjalnej. Ja wiem, że jest mechanizm, być może tu, oczywiście to jest czysto hipotetycznie, ja mówię tylko, że to pasowałoby do sprawy Sławomira Neumana, ale broń Boże nie mówię, żeby było jasne, że tak tam było. W sumie mechanizm też korupcyjny, ale właśnie dokładnie tak jak mówi Piotr, nie taki wprost. To jest taki, gdzie polityk coś załatwia jakiejś firmie i układ cichy zawarty jest taki. Jeżeli wylecę z polityki albo z niej odejdę, to wy mi dacie miejsce. Tu nie ma żadnego przekazania pieniędzy, nie ma żadnej korzyści majątkowej przekazanej wprost, nic takiego. To jest ustna, niespisana obietnica, jak to wyśledzić, prawda? Problem polega na tym, że mamy bardzo złe przepisy lobbingowe, nie mamy w ogóle regulacji tak zwanych obrotowych drzwi, o których redaktor Warzecha właśnie powiedział, a tego rodzaju właśnie wymiar patologii życia publicznego jest właśnie coraz bardziej złożony. Andrzej Potowski. O ile zarzuty do Neumana okażą się zasadne, bo to mamy do czynienia tutaj z klasyką gatunku kapitalizmu politycznego, a dodatku
jeszcze w takim dosyć, powiedziałbym, obrzydliwym wydaniu, albowiem to dotyczy pacjentów. De facto, w konsekwencji domniemanego działania Neumanna, jako wówczas wiceministra zdrowia, ta usługa, którą oferowała ta firma, była opłacona podwójnie. Płacił za nią NFZ i płacił za nią pacjent. Jednym słowem, na końcu tego łańcucha jest okradanie pacjenta po prostu. Czyli tutaj można by sprowadzić do takiego wniosku, że wiceminister okrada pacjentów. O ile oczywiście zaznaczam, zarzuty te okażą się słuszne. Także z etycznego punktu widzenia sprawa Neumanna wydaje mi się być poważniejszego kalibru niż sprawa posła Gawłowskiego. Jeszcze jedna sprawa, to z wczoraj przesłuchanie Bronisława Komorowskiego, byłego prezydenta, w charakterze świadka w sprawie dotyczącej niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych po 10 kwietnia 2010 roku. Prośba o panów ocenę, bo tam jest jest oczywiście wielowątkowa, bo także dotyczy prokuratorów wojskowych. Natomiast jest pytanie o to, czy rzeczywiście panów zdaniem prezydentowi ówczesnemu, najpierw pełniącemu obowiązki prezydenta, bo pamiętajmy, że wszedł w tę rolę z funkcji marszałka Sejmu, ale jednak wszedł w obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej, można stawiać pytania, a może formułować nawet później jakieś zarzuty dotyczące tego, jak na przykład było postępowanie prowadzone, jeśli chodzi o przejęcie władzy, bo tutaj się postawiany jest taki zarzut, był zresztą wynikał na przykład z przesłuchiwań pracowników kancelarii prezydenta, takich jak Andrzej Duda, który mówił o tym, że bez oficjalnego komunikatu o śmierci prezydenta Kaczyńskiego Bronisław Komorowski wszedł w obowiązki prezydenta. Druga rzecz, czy prezydent Komorowski, pełniący obowiązki wtedy prezydenta, nie powinien też zwoływać jakiegoś sztabu kryzysowego? To nawiązuje do zarzutów, jakie stawiała na przykład Magdalena Merta, że wizyta premiera Tuska zaraz jeszcze 10 kwietnia i spotkanie z Władimirem Putinem było od strony polskiej nieprzygotowane. Polska nie była przygotowana od strony prawnej na to, czego się może spotkać, czego powinna zarządzać od strony rosyjskiej, i te zaniechania już wówczas wpłynęły także na tok dalszego postępowania, śledztwa i także inne procedury. Łukasz Warzecha. W tej ostatniej sprawie to chyba bardziej należałoby stawiać pod pręgierzem Donalda Tuska, który ja uważam, że jest rzeczywiście winny ogromnych zaniedbań niż Bronisława Komorowskiego, ale Bronisława Komorowskiego można oczywiście przesłuchiwać w charakterze świadka i nie widzę powodu, dla którego nie. No, były prezydent nie ma immunitetu, może posiadać bardzo cenną wiedzę na ten temat. Jeżeli natomiast chodzi o procedurę przejmowania urzędu, to ja pamiętam bardzo dobrze, że to budziło rzeczywiście ogromne wątpliwości. Były bardzo różne hipotezy, nieciekawe hipotezy na temat tego, dlaczego taki pośpiech. Tutaj między innymi mówiło się o kwestii aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Natomiast pytanie już takie czysto systemowe jest, czy ta procedura przejmowania urzędu byle imieniny, byle urodziny, dziadówka nie wpłaca pieniędzy na kartę bankomatową, na konto ludziom. I tak, do 10 miało być, a to się 10 kończy, a na karcie jeszcze... La 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 la. Radio Conchita, proszę Państwa, już. Radio Conchita, tak jak mówiłem, Conchita bardziej daje bilans. Radio Conchita, tak jak mówiłem. Cofniemy się do jego książki sprzed 30 lat. The Art of the Deal.
On nie jest ideologiem, on jest negocjatorem. On uważa, że tak jak walczył o swoje nieruchomości i swoje imperium, tak samo może walczyć o interesy Ameryki. Rozpatruje sprawy zgodnie z tym, co jest... Najwyższej odwagi dowód bohaterstwa i miłości, mówiąc o życiu wiecznym, mamy na myśli ludzkie istnienie, niczym nie zagrożone, posiadane w pełni i przeżywane z największą intensywnością. Według obietnicy, jaką niesie objawienie Chrystusowe, polega ona na jedności z Bogiem, jedności w Bogu, że ze wszystkimi ludźmi. Życie wieczne to udział w życiu samego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. To ujrzenie i umiłowanie Boga, zatopienie się w nim. Dzięki temu spotkanie w domu Ojca i zjednoczenie ze wszystkimi innymi dziećmi Bożymi. Jezus mówi o życiu wiecznym jako o uczcie weselnej wydanej przez Boga, Ojca i Króla. Uczcie, która jest wydana swemu Synowi. Zgromadzą się na niej przy jednym stole wszyscy zbawieni. Życie wieczne nie jest tylko obietnicą, lecz już teraz staje się rzeczywistością, jako jego znakiem i przedsmakiem jest Eucharystia. Jest ona przecież w istocie ucztą, zjednoczeniem w Panu wszystkich Jego wyznawców. Jest świętowaniem Jego zmartwychwstania, które zwyciężyło śmierć. Niech ta świadomość, celu, do którego zmierzamy, świadomość nieba, zbawienia, życia wiecznego, przyświeca nam w naszej codzienności pośród tych wyborów, które dokonujemy. Na tą codzienność niech nam Pan Bóg błogosławi. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, a zawsze Dziewica. Daję Ci życie swe. Będzie wyjść. Będzie dziaruba wyjść. Przepraszam, nie zajmować postawy przepraszającej. Zaraz będzie, proszę Państwa, godzina trzecia. Będą wiadomości z całego świata, co tam, gdzie, jaka wojna. To będziemy wiedzieć, proszę Państwa. Radio Conchita, tak? Tutaj. Pokazać Ci. Jest trzecia chwila, nie wiem, już. Jest pałac pod blachą mamy, proszę Państwa. To pałac pod blachą, tak. Ukształtowanie się państwa polskiego, 9-10 wiek. Zapraszamy. Prowadzenie chrześcijaństwa, proszę Państwa. Organizującemu się dużemu państwu feudalnemu nie odpowiadała już dawna religia z czasów życia plemiennego. Odczuwano potrzebę religii uświęcającej władzę księcia i możnych oraz kształtujące się nowe stosunki feudalne. Takim warunkom odpowiadała religia chrześcijańska, która głosiła obowiązek pokory i posłuszeństwa, pocieszała nadzieją nagrody pośmiertnej za cierpliwe znoszenie trudów. Cierpień krzyż przeżyła przekonanie o boskim pochodzeniu władzy, stosunki polityczne. To wszystko było już poprzekręcane, bo żyjemy w świecie szatana. Jakie boskie pochodzenie. Także proszę, Kościół wszystko pomieszał i to pod słowem diabła. Żeby ktoś nie myślał, że to jest Kościół Boży. Tak. Tu Radio Maryja Katolickiego.
głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie podczas naszego nocnego programu i zachęcamy do pozostania razem z... Reklamujemy film Blady Szef. Radio Koncita. Także jak kształtowało się chrześcijaństwo? No tutaj prawdę pisze, ale to potwierdza się to, co cały czas głoszą Świadkowie Jehowy, że chwała należy się Bogu, a ludzie po prostu robili diabelstwa. Na ziemi, tak. Nie wiadomo, kiedy komisja podejmie pierwsze decyzje. To oczywiście zależy od jakości wniosków i załączonych załączników. Już wiemy na tym etapie, że wiele z tych wniosków było niepełnych. Już wezwaliśmy część z wnioskodawców o uzupełnienie braków formalnych. Stąd ta procedura może się wydłużać, natomiast zapewniam, że komisja będzie chciała możliwie szybko procedować te wnioski, by ludzie nie czekali dłużej na należne im odszkodowania. Wnioski można też przesłać pocztą. Rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Noyer oświadczyła, że Stany Zjednoczone mają dowód na to, że za atak chemiczny w Syrii jest odpowiedzialny reżim prezydenta Bashara al-Assada. Wiemy, że tylko niektóre kraje, takie jak Syria, mają mechanizmy dostaw i tego typu broń, powiedziała dziennikarzom. Zapytana o to, czy USA mają dowody, że to reżim prezydenta stał za atakiem, odpowiedziała twierdząco. To jest ocena rządu Stanów Zjednoczonych. Nie mogę mówić w imieniu rządu francuskiego i brytyjskiego, ale prowadzimy z nimi dialog, wymieniamy się informacjami, w tym wywiadowczymi, i możemy powiedzieć, że to syryjski rząd stał za atakiem. Podczas ubiegłotygodniowego ataku na szpital w mieście Duma miało zginąć co najmniej 70 osób, a 500 miało zostać rannych. W ataku miał zostać użyty chlor. Według Stanów Zjednoczonych i zachodniej społeczności międzynarodowej za atak odpowiadają syryjskie siły rządowe, które odzyskują właśnie okoliczne miasta w rejonie wschodniej Guty z rąk rebeliantów. Syria oraz Rosja zaprzeczają i twierdzą, że była to prowokacja opozycji. Znakomity duet Sting i Shaggy wystąpią w niedzielę wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Będzie to przedpremierowy koncert artystów z utworami z nowej płyty 44x876. Kierownik redakcji muzycznej Radiowej Jedynki Paweł Sztompkę jest przekonany, że będzie to wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Myślę również ze względu na połączenie, bo cała ta płyta ma taki rytm reggowy. Nadchodząca płyta duetu jest efektem zauroczenia muzyką i kulturą jamańską, mówi dziennikarz muzyczny Trójki Marek Niedźwiecki. A że bardziej jest to Shaggy niż Sting? No cóż, a może na płycie są takie utwory, które nas zaskoczą i które będą bardziej stingowe. Warto się wybrać, warto posłuchać. Dzięki publicznemu nadawcy wszyscy będą mogli wysłuchać transmisji koncertu na antenach Polskiego Radia, zapowiada szef Agencji Muzycznej Polskiego Radia Piotr Nagłowski. Nie tylko będzie można posłuchać tego koncertu na antenach jedynki, trójki i czwórki, ale jeszcze na dodatek będzie można na portalu Polskiego Radia popatrzeć sobie. Na widowni pojawią się słuchacze radiowej jedynki, trójki i czwórki, a także użytkownicy portalu, którzy otrzymali bezpłatny bilety od Polskiego Radia. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Czas na prognozę pogody. W sobotę na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na Lubelszczyźnie. Okresami duże z przelotnymi opadami deszczu na pozostałym obszarze.
Także pokropi i lokalnie przejdą burze. Temperatura od 17-19 stopni na północy do 23 na południu. Chłodniej na wybrzeżu od 12 do 17. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty z kierunków południowych i zachodnich. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 3. Powtórka programu. Rządy pieniądza. Agnieszka Durli, Krajowa Izba Gospodarcza. Dzień dobry. Dzień dobry. Kamil Maliszewski, MBank. Dzień dobry. Dzień dobry. I Mariusz Pawlak, Związek Pracodawców i Przedsiębiorców. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy od kodeksu pracy. Skoro dzisiaj ma pani minister Rafalska przedstawić, a tak właśnie będzie, swoje stanowisko w tej sprawie. Wiemy, że rzeczniczka PiS-u, pani Beata Mazurek, powiedziała, że PiS nie pracuje nad propozycjami i ich nie poprze, że nie pracuje. To prawda, bo dopracowała komisja kodyfikacyjna i skoro już dowiedzieliśmy się, że nie poprze, no to takie pytanie do państwa. Może dosyć ogólne. Czy takie umowy jak umowa o pracę sezonową, czy nieetatową, państwa zdaniem pracodawcom ułatwi funkcjonowanie, to dobre uelastycznienie w dobrym kierunku? Ja myślę, że tkwi w szczegółach. Najbardziej chyba jednak boli to, w jaki sposób przygotowywano te zmiany. Tam nie było szerszych konsultacji społecznych. Rozumiem pewne założenie, zebranie grupy ekspertów, którzy przygotują, czyli komisji kodyfikacyjnej, ale jednak warto byłoby zasięgnąć przy przygotowywaniu opinii wśród przedsiębiorców, wśród pracowników również i przeanalizować to, jakie są ich potrzeby i spróbować do nich się odnieść. Jestem pewnie winna pewne wyjaśnienie, ponieważ w skład komisji kodyfikacyjnej wchodzili zarówno eksperci, czyli ten świat nauki, tak, profesor Sadoch, Stelina, inni, natomiast wchodzili również przedstawiciele zarówno związków zawodowych, jak i pracodawców. Wiem, dlaczego pani to mówi, ponieważ byli to przedstawiciele jedynie organizacji reprezentatywnych wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego. Stąd mamy opinię OPZZ, Solidarności, tam jeszcze Forum, było pracodawców RP, Konfederacja Lewiatan, BCC i ZRP. I to są te organizacje, które się tam wypowiadały i należy rozumieć, że one zasięgały opinii swoich członków, tak, a więc pracowników i przedsiębiorców. Ciekawe w tym wszystkim jest to, że zarówno strona tak naprawdę przedsiębiorców, których reprezentują pracodawcy RP, jak i strona związkowa. I tutaj już wszystkie trzy organizacje odniosły się negatywnie. W związku z tym jakby to pokazuje, że w pewnym stopniu praca tej komisji była niewydolna, ponieważ ona sama nie była w stanie wypracować stanowiska, które byłoby uzgodnione przez wszystkie strony. Natomiast moim zdaniem jakby wprowadzanie różnych typów umów samo w sobie może nie być negatywne, może być pozytywne, natomiast diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach i też z jednej strony takie z reguły kazuistyczne podejście ponad de facto 1000 artykułów, rzeczywiście. Ogranicza dość mocno elastyczność. Z drugiej strony powoduje, że powstają luki. Bo z reguły przy kazuistyce powstają luki, niedomówienia, pewne nachodzenie na siebie różnych rozwiązań. Oczywiście, w związku z tym pytanie, czy my mamy właśnie iść w stronę kazuistyki, czy wręcz przeciwnie, mamy iść w stronę większego otwarcia i uregulowania podstawowych zasad, które są dla nas najważniejsze, a więcej pozostawić do dyskusji samego pracownika z pracodawcą, bądź też organizacji pracowników z pracodawcami, tak? No to pan Kamil, to też by zakładało ich wydolność. No to pan Kamil Maliszewski, bo mnie się wydaje, że przedsiębiorcom powinna się tak zwana opcja zerowa podobać. Mówimy o umowie nieetatowej oczywiście, troszkę złośliwie tak, to powiedziałam. Tak. Kontrakty przetestowane w Wielkiej Brytanii, tamte kontrakty zerogodzinowe obowiązywały. Natomiast to ja akurat zupełnie nie jestem zwolennikiem tego rodzaju uelastyczniania. Trochę nie bardzo widzę potrzebę w obecnej sytuacji gospodarczej. Oczywiście jeżeli mielibyśmy moment kryzysowy i zastanawialibyśmy się właśnie wtedy w takiej komisji, co zrobić, żeby no, zagwarantować tym pracownikom jakiś element pracy, tak, żeby ci pracodawcy przetrwali, to wtedy można byłoby mówić i szukać porozumienia wśród dla takich projektów. Natomiast teraz kompletnie nie ma klimatu i no, ten projekt
projekt wydawał się bardzo dziwny, jeżeli chodzi o całość. Nie podobał się... Trochę też odnoszę takie wrażenie. Nie podobał się absolutnie nikomu. Ja miałem takie wrażenie, że to nie miał być projekt nowego kodeksu pracy, tylko dzieło tej komisji, jakby jakiś znaczy, tylko pomnik, który pozostanie tak po niej, a szanse na jego wdrożenie w takiej formule były od samego początku absolutnie żadne. No i tutaj też takie wyjaśnienie. Szkoda trochę tego czasu poświęconego na tworzenie tego i tu też pewnie takie wyjaśnienie, że to już nie jest pierwsze podejście, prawda? Bo my mieliśmy pierwsze w 2002 roku, tam komisja pracowała ponad 4 lata, około 4,5 roku i on do dzisiejszego dnia to leży to w szufladzie. To jest duże wyzwanie. Kodeks pracy jest bardzo złożoną regulacją i nawet ze strony, z punktu widzenia nie tylko celowościowej, ale również legislacyjnej, jest to również wdrożenie nowego rozwiązania w obecnie funkcjonujący system pełen interpretacji obowiązujących układów pracy. To nie jest tak, że taka ustawa byłaby w stanie wejść automatycznie, więc trzeba też myśleć o wszystkich przepisach przejściowych. W związku z tym jest to dość duże wyzwanie. Natomiast jakby wydaje mi się, że nadal brak jednak jest tutaj pogłębionej analizy właściwie czego my potrzebujemy i z uwagi na to, że gospodarka jest zmienna, to zaczynając pracę jesteśmy czasami w zupełnie innym świecie niż jak ją kończymy. Tak? W tej chwili mówi się o tym, że tak naprawdę jeżeli pracodawca ma dobrego pracownika, to on zrobi wiele, żeby ten pracownik jednak został jakoś związany z firmą, tak? No tutaj też bym dyskutowała, bo my teraz mamy rynek pracownika. Ten rynek pracownika wieczny nie będzie, więc przepisów nie tworzymy na rok czy nawet 10 lat. Wychodziliśmy z innego punktu, a teraz jesteśmy w innym. Kodeks jako jakby ustawa, która ma obowiązywać jednak z założenia, są to takie akty, które obowiązują dłużej, powinien jednak potrafić zbilansować jakby obydwie opcje i być gdzieś po środku, tak? Obydwu stronom możliwości też utworzenia jakiejś dobrej relacji. Tak? A to jeszcze pan Mariusz Pawlak, bo związki zawodowe, na przykład te z Rady Dialogu, tu może powiemy, że pana organizacja wkrótce w tej Radzie zasiądzie, więc jeśli chciałem dalej... Się pochwalić. Jeśli, to proszę się zaraz za chwilę pochwalić, natomiast jeśli te prace, ja tylko powiem, będą dalej kontynuowane, to jeśli państwo zasiądą w Radzie, to zostaną do tej komisji zapewne dokooptowani, no bo tego będzie wymagało wówczas prawo. Związki zawodowe też negatywnie mówią o tych rozwiązaniach i mówią na przykład, że jakby to będzie powiedzmy wyprowadzanie pracownika z zakładów pracy poprzez, znaczy z etatów, może tak, poprzez, czyli albo etat, albo samozatrudnienie, tak, czyli tego typu rozwiązanie. To dla państwa jest dobry pomysł w ogóle z tym uelastycznianiem, wyprowadzaniem i konsultacjami ze związkami w razie zwolnienia, bo tam też takie pomysły są. No tak, to ja się cieszę, że to się zbiegło właśnie z tym, że Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wejdzie do Rady Dialogu Społecznego. Ja bym tak trochę na początku pozwolił sobie per analogia odnośnie ustaw podatkowych, tak, i tych doktoratów polegających na tym, czy je zmienić, uszczelnić, one są nieszczelne, to zmieńmy i powstawały takie ogromne, można powiedzieć, tomy tych przepisów. No i mamy kolejny taki bardzo wdzięczny akt prawny, jakim jest Kodeks Pracy. No i teraz go można oczywiście zmieniać czy modyfikować, natomiast pytanie jest, komu służy tak naprawdę takie skomplikowane i złożone przepisy dotyczące stosunków pracy, a tak naprawdę to są stosunek pomiędzy kimś, kto ma kwalifikacje, czyli pracownikiem, i pracodawcą, który tych kwalifikacji poszukuje. Tak, to jest kodeks indywidualny. Tam jeszcze powstał kodeks zbiorowy, który na przykład odnosi się powiedzmy do układów zbiorowych pracy i to jest właśnie takie clue, tam o to chodziło, żeby je wzmocnić, układy zbiorowe pracy. Pytanie, czy to się udało, czy nie. Solidarność twierdzi, że to nie jest dobry pomysł, to rozwiązanie. Ja powiem tak, to znaczy układy zbiorowe pracy rzeczywiście, no one funkcjonują, to jest taki zawsze moment bardzo dużego napięcia w przedsiębiorstwach. Ja nawet pamiętam w jednym, którym pracowałem, takim dużym, gdzie chciano wprowadzić dziedziczenie stanowisk pracy w tych układach zbiorowych, więc one też dają ogromne pole do popisu. Ale bym powiedział tak, nawiązując tutaj, może powiedzieć, bo do powiedzmy Hayeka i jego książki Droga do wolności, on bardzo ładnie to porównał, czyli ustrój kapitalistyczny i socjalistyczny, regulacje kodeksu pracy. Ustrój kapitalistyczny ma tą przewagę, że pracownik może swobodnie wybrać pracodawcę, czyli pracodawca, który jest nie fair wobec pracowników, traci przewagę konkurencyjną, ponieważ pracownicy od niego odchodzą. I teraz w krajach socjalistycznych stworzono trochę inny system, czyli rozbudowane przepisy prawa, które mają chronić pracownika. I rzeczywiście dzisiaj mamy rynek pracownika, który jeżeli ma kwalifikacje, i to nie względy, czy jest fryzjerem, czy jest hydraulikiem, czy jest informatykiem, to on kształtuje tak naprawdę umowę o pracę. Więc rzeczywiście ta swoboda powinna być. Jest pytanie, kogo
te bardziej złożone przepisy mają chronić. No wiemy, że bardziej mniej wykwalifikowanych pracowników, ale czym bardziej te przepisy będą ingerujące ten stosunek między pracownikiem a pracodawcą, tym bardziej tych pracowników będziemy zniechęcać do podnoszenia swoich kwalifikacji i rzeczywiście będziemy kolejną ochronę. Dzisiaj umowa o pracę nie chroni pracownika, tak? Jakieś 3-miesięczne czy miesięczne okresy tak naprawdę są tylko na papierze, to pracodawca może wypowiedzieć tą umowę. Pracownika chronią tylko i wyłącznie kwalifikacje. Każdy pracodawca, który jest pracodawcą prywatnym, poszukuje najlepszych pracowników i jest w stanie im zapłacić największe pieniądze. I tutaj jest trudno powiedzieć, że to jest niesłuszne. To chyba nikt z nas nie byłby w stanie i także naszych słuchaczy powiedzieć, że to jest niesłuszne postępowanie. Tak, no ale dzisiaj informatyk, który jest dobrze wykwalifikowany, jest przedsiębiorcą. On nie potrzebuje kodeksu pracy, nie potrzebuje umowy o pracę. On przychodzi, stawia swoje warunki i pracodawca to kupuje. No więc jest pytanie, po co jakiekolwiek inne przepisy, które mają to krępować. Przedsiębiorców boli coś zupełnie innego. To są koszty pracy. I wszystkie te zmiany dotyczące stosunku prawnego wynikają z tego, że każdy próbuje zminimalizować tego największego grabieżcę, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość i pracowników, czyli państwo, które w różne sposoby podwyższa te koszty zatrudnienia. I to jest